duże pieniądze do wygrania, moi drodzy. Zagadka no niestety nie najłatwiejsza, bo jest dużo pieniędzy, więc zagadka nie może być łatwa. Mam nadzieję, że ktoś z Was rozwiąże tę zagadkę. Szukamy jednej pszczółki, która różni się od pozostałych. Jeżeli już wpadniecie na prawidłowe rozwiązanie, nie czekajcie, tylko szybciutko wybierajcie numer. Do wygrania jest nawet 1000 zł. Czy ktoś z Was znajdzie jedną pszczółkę, która różni się od pozostałych? 50 obrazków do porównania. Wystarczy, że podacie mi współrzędną obrazka, a więc literka i cyfra, jeśli współrzędna będzie się zgadzać. Właśnie komuś z Was przekażę nawet 1000 zł. 100 zł w bonusie, 900 zł jakby jest nagrodą bonusową, czyli wpadacie do mnie do studia, podajecie mi odpowiedź do zagadki, następnie odpowiedź na 5 bardzo prostych pytań i szybciutko zbieracie, mam nadzieję, okrągłe 1000 zł. Czekam już na jedną przygotowaną osobę, a w międzyczasie tradycyjnie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole numer ekranu. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy Cię ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłową odpowiedź prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli Twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do Ciebie oddzwoni, a Ty zostaniesz automatycznie połączony na żywo z naszym studiem. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.łowcynagród.com. No dobra, zasady za nami, to teraz szybciutko przechodzimy do rozwiązywania zagadki. Czy ktoś z Was znajdzie szybciutko jedną pszczołę, która różni się od pozostałych? Ja tutaj słyszę komplementy, słyszę, że reżyser mówi, że pięknie wyglądam. Bardzo dziękuję. Tak naprawdę to nasz drugi reżyser dzisiejszy mówi takie komplementy. No dobrze, moi drodzy, czy ktoś z Was odszukał już ten obrazek? Przeanalizujcie bardzo, bardzo dokładnie, obrazek po obrazku, szczegół po szczególe, wszystkie obrazki, które widzimy na ekranie, a następnie nie czekajcie, tylko szybciutko bierzcie telefon komórkowy bądź stacjonarny i zgłaszajcie się do mnie, wybierajcie numer i starajcie się wygrać nawet 1000 zł. 704-304-304 to jest numer telefonu, który ja na Waszym miejscu już bym wybierała, jeżeli już znacie odpowiedź, kto pierwszy, ten lepszy, nie ma co czasu tracić. Natomiast jeśli jeszcze chwileczkę potrzebujecie, to ja oczywiście uzbrałem się w cierpliwość, zaczekam i mam nadzieję, że za chwileczkę ktoś z Was tutaj do mnie wpadnie. No, przyglądamy się, podchodzimy bliżej do telewizora. Być może należy kogoś o pomoc poprosić. Ja wiem, że zagadka nie jest łatwa, ale pieniądze są też spore do wygrania, także ja na Waszym miejscu na pewno bym spróbowała tę zagadkę rozszyfrować. Jedna pszczółka w jakiś subtelny, delikatny sposób różni się od pozostałych. Plus jest taki, że tak naprawdę możesz strzelać, chociaż tutaj strzelać bym raczej nie radziła, bo nie musisz mi tłumaczyć, na czym polega ta różnica. Wystarczy, że wybierzesz numer telefonu do studia, wpadniesz tutaj do mnie i powiesz mi, który to obrazek, czyli podajesz mi literkę i cyfrę. Przepraszam. Widzicie, program na żywo. No tak jest zimno, moi drodzy, że po prostu... Ostatnio było takie piękne słońce, ja nie wiem czy wszędzie, ale w Warszawie było takie piękne słońce 2 dni temu. A wczoraj i dzisiaj znów jest jakoś tak strasznie zimno, że nie chce się wychodzić z domu. Albo ze studia, panie reżyserze, żeby nie było. No, kto znajdzie tę jedną pszczółkę, kto szybciutko tutaj do mnie do studia trafi. Jeżeli jest przed telewizorem jedna osoba, to ja serdecznie zapraszam. Nie czekajcie, szybciutko wybierajcie numer, zgłaszajcie się do mnie i wygrywajcie do wygrania nawet 1000 zł. To spróbuję, moi drodzy. Szybciutko, szybciutko. Jeżeli macie przygotowane prawidłowe rozwiązanie, to nie czekajcie, tylko błyskawicznie podajcie mi rozwiązanie.
Kochani, 10 chwilek proponuje reżyser.